Mateusz Żygen za Radio Z, po raz kolejny sportowe spotkanie. Długo na to czekałem, ale też nie chciałem cię, Marcin, oczywiście, tak na szybko, na hura, na spokojnie, żebyś odetchnął, wyluzował. Przeżył to wszystko, Marcin Oleksy, a więc zdobywca nagrody Puszkasza. Brzmi nieprawdopodobnie dumnie, ale dzisiaj nie przyniosłeś trofeum, już jakieś spokojne miejsce w gablotce znalazło. Jak to wygląda? Eee, witam wszystkich, cześć, tobie. Eee, jeszcze nie znalazło tak naprawdę gdzieś tam gablotki, eee, czeka cały czas, cały czas ze mną dziś podróżuje także eee, więcej w samochodzie niż w domu eee, ta nagroda ale przyjdzie czas, że gdzieś tam sobie znajdę miejsce dla niej bo to tak często jest na przykład przy y, olimpijczykach którzy mają medale igrzysk olimpijskich oni często opowiadają, na przykład Małgorzata Hołup Kowalik y, czyli jedna z y, aniołków Matusińskiego, to mówi, że jej medale są cały czas y, w schowku po prostu, schowane dlatego, że każdy chce dotknąć, zobaczyć y, zrobić sobie fotkę, też tak masz trochę że to jest takie y, trofeum ale dla wszystkich, żeby mogli to również poczuć i, i mieć taką pamiątkową fotę właśnie? Tak, tak. Do tej pory tak to wygląda. Gdzieś e, to ją ze sobą, gdzieś e, wszędzie i ludzie ją, zdjęcia sobie robią sami i ze mną. E, także ostatnio na turnieju w, w Poznaniu też była gablotka. E, każdy mógł ze z nią z, zrobić zdjęcie. Myślę, że przywiozłem ją dla wszystkich, także jeżeli ktoś ma ochotę, dla mnie nie ma problemu. Niezbadane są wyroki boskie, i, i też to, jak pisze się czasami scenariusz y, przez się, prawda? Oczywiście, ty to napisałeś, co się wydarzyło, ale zamieniłbyś się do, do życia sprzed otrzymania tej nagrody? Podobać się w ogóle to życie, to, co się dzieje, to, co się wydarzyło? Y Podobało mi się życie do tej pory przed nagrodą i podobało mi się życie w trakcie, gdzie zdobyłem taką nagrodę, bo myślę, że gdzieś zostałem osobą, która może głosić fajnie futbol gdzieś na cały świat. Wpasowałem się w to środowisko i myślę, że jestem odpowiednią osobą na tym miejscu i także... Jestem oczywiście zmęczony z tego powodu, ale bardzo się cieszę, że to akurat moja osoba może pokazać ją futbol. Ale dużo się zmieniło. Bardzo dużo, bardzo dużo. Bo pamiętam, jak jeszcze był ten taki czas, kiedy było wiadomo, że jesteś w trójce. No to łączenie oczywiście cały czas praca na koparce z tą codziennością, gdzie pamiętam, jak wymienialiśmy te pierwsze wiadomości tak. i też robiliśmy taką fajną zapowiedź u nas w radiu, ale ty nie byłeś przygotowany na to, bo, bo każdy coś od ciebie chciał i. Coś Ci pomaga teraz? Czy już jesteś oswojony, że te kontakty z mediami jakoś sobie wyrobiłeś? E, ogólnie ten, no, no było, było zamieszanie straszne jeszcze jak już byłem w te, top 3, bo nie, nie wiedziałem gdzie mam ręce wsadzić i bo tak, wiesz, tu praca, tu rodzina i no, trzeba było jakoś to trening. Trzeba było to gdzieś tam pogodzić, no ale jakoś tam jakoś dawałem radę. Oczywiście tam dużo, tak jak w klub Warta Poznań, jaki futbol pomaga mi i czym Artur Kurzawa, to kierownik drużyny, dużo mi pomaga w tym wszystkim, ale gdzieś teraz media, to dużo gdzieś tam staram się sam ogarnąć, nie? Także gdzieś poukładam już, ten kalendarz założyłem, gdzie mam co jechać, o której, co i jak, z kim. Także staram się to jakoś poukładać, ale do pracy jeszcze nie wróciłem. I tak już będzie do końca życia, bo wiesz, będą kolejne odsłony i będzie przypominanie, prawda? No tak, tak. Myślę, że no fajnie, cieszę się z tego powodu, no ale chcę wrócić, chcę wrócić do normalności, do pracy trybu, bo myślę, że jakbym wtedy jak pracowałem i miałem też te wywiady i miałem dużo rozmów telefonicznych, to nie byłem tak zmęczony jak teraz, gdzie nie, nie pracuję, także jednak ten rytm był podtrzymany, czyli trzeba było rano wstać, pójść do pracy, gdzieś tam w trakcie pracy nawet trochę porozmawiać, wzi wziąć dzień wolnego pojechać, albo po pracy dużo tam rozmów telefonicznych, ale rytm jednak tej pracy był i gdzieś tam człowiek nie czuł tego zmęczenia, a na dzień dzisiejszy jestem po prostu no troszkę mocno zmęczony. Ale z drugiej strony jest mnóstwo też pięknych i pozytywnych rzeczy, które za tym idą, bo są jakieś kontrakty sponsorskie, fajne wyjazdy. Może rozpocznijmy od tego, byłeś w Afryce w Rwandzie, na no kongresie tak. FIFA. Jak to wspominasz, co tam robiłeś w ogóle? Ja, No tak, no tak. Byłem akurat zaproszony na kongres e, FIFA jako gość, e, co bardzo mnie to Dziwiło. Jak odczytałem maila, gdzie tam jeszcze mnie przepraszali, bo z, mieli wszystko użykowane dla mnie wcześniej, i jakoś gdzieś tam z tego całego zamieszania zapomnieli mi to wysłać, wysłali mi to chyba w niedzielę, a we wtorek był wylot. Także wspominam fajnie. Biznes klasa. Tak, biznes klasa i no, no wszystko elegancko gdzieś w jednym budynku z tymi wszystkimi uczestnikami, czyli tam tego kongresu. Bardziej jeżeli chodzi o osoby związane z FIFA, bo osoby, czyli delegaci, i to wszystko gdzieś tam w innych hotelach były umieszczane, ja byłem akurat z całą delegacją FIFA. Co bardzo miłe dla mnie. Tutaj prezydent bardzo mnie chyba polubił, bo w trakcie nawet kongresu zaprosił mnie na środek, podziękował mi, przekazał mi koszulkę, stwierdził, że jestem legendą i później pojechaliśmy po tym wszystkim na boisko gdzie pograliśmy z zespołem Kigali, też osoby po amputacjach, Pograłem, zagrałem z nimi mecza, później z, trochę z kobietami pokopałem piłkę, także działo się bardzo dużo. Ale już na przykład dostałeś jakiś sygnał, że Marcin, będziemy chcieli, nie chcę powiedzieć wykorzystać, bo wykorzystać w formie ambasadora, prawda, mhm. piłki nożnej na świecie, że dostałeś jakiś sygnał od Łysego kiedyś z UEFA, bo to też, prawda, oczywiście prezes Gianni Infantino, tak. te, ale też nieraz śledziłeś losowanie, kiedy mieszał kulkami, teraz jesteście kolegami, można powiedzieć, albo partnerami w biznesie. On już coś szepnął, że, że będą jakieś kolejne, cykliczne może wydarzenia? E, może i Gianni sam nic z tego nie szepnął, bo e, gdzieś tam nie było też zbytnio czasu o tym, ale myślę, że przypadłem mu do gustu, bo widzę, że gdzieś tam wszędzie po boisku, jakby gdzieś mi cały czas wołał Marcin, Marcin, ja gdzieś zniknęłem na chwilę, Marcin, Marcin, gdzie jesteś, nie? I tam po prostu chciał, żebym był przy tym wszystkim obecny. Myślę, że to się nie skończy tylko na kongresie FIFA, na którym byłem. Też mam taką nadzieję, bo myślę, że poprzez moją osobę i, i będąc w takim środowisku ten futbol może gdzieś skoczyć naprawdę na wysoki level. E, także będę korzystał, będę korzystał z tego. E, jeżeli będzie mi dane gdzieś e, przez FIFA pojechać, no, oczywiście zostało już zapyta, zapytali mnie, czy e, mam zamiar pojechać na Mistrzostwa Świata Kobiet e, do Nowej Zelandii i Australii, e, chociaż nie miałem takich planów, o, no, to stwierdzili, że się odezwą w tej sprawie, także Tutaj prawdopodobieństwo może być takie, że mogę być też na Mistrzostwach Świata Kobiet yy, i też oczywiście zaproszony przez FIFA, ale to mówię, czekamy, zobaczymy. Ja pamiętam, strasznie ubolewałem, bo właśnie reprezentantki Polski walczyły o to, żeby po raz pierwszy w historii zakwalifikować się na wielką imprezę. To się nie udało, natomiast rzeczywiście jak. Yy... Grały podopieczne niny patalon, i sprawdzam, kurczę, może to się udać. Nowa Zelandia, Australia. Jeszcze bardziej człowiek trzymał kciuki, bo to fajne wydarzenie, też może w formie relacjonowania samego gdzieś myślami i wybiegałem do przodu. Natomiast to jest, przypomnijmy, w tym roku. No tak, 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 mam chyba lipiec, sierpień, tak? No, także... E, mega wyjazd Mega wyjazd, wakacje, także Nowa Zelandia, Australia, no... Władca Pierścieni, hobby, No pewnie, że tak. Także... E, no, myślę, no zobaczymy, no, czy tak będzie, to się okaże, no, zapytanie padło, ale no, no czekamy. Też, też właśnie chciałem zauważyć, bo jesteś na kongresie FIFA, no to pewnie Mateusz Widłak, czyli prezes futbol Polska, Pisze SMSy, załatw coś, zróbmy kolejną wielką imprezę. przywiozłeś coś, bo to wiesz, też zawsze kuluarowe rozmowy są ważne. Mateusz akurat był ze mną, Aha, e, czyli tak, sam załatwiał. Tak, sam załatwiał. Myślę, że gdzieś tutaj no, dzięki mojej osobie to też na pewno gdzieś to przybliżyło mocno kontakty, e, bo oczywiście Mateusz miał plan lecieć na ten kongres, ale nad nie wiedział, że dostanę to zaproszenie. I gdzieś nawet mieliśmy fajne miejsca, bo dostaliśmy miejsce od razu w pierwszym rzędzie. VIP gdzieś... tak zwane. Tak, no i byliśmy blisko tego wszystkiego. I myślę, że Mateusz też tam porozmawiał i myślę, że dla futbolu zrobił wiele. Ale też wy robiliście już wiele dan futbolu, bo myślę, że jakbyśmy sobie spojrzeli globalnie, no to nie mamy po pierwsze ani się czego wstydzić, wręcz przeciwnie, myślę, że byliśmy, mówię tutaj o was, ale z punktu widzenia tego, że podpisuje się poniekąd pod wasz sukces, to byliście w Pionierami, oczywiście, ale też dużo imprez, chociażby euro w zeszłym roku w Krakowie, też pokazywaliście, wytyczaliście szlaki i też myślę, że nawet takie samo wsparcie Roberta Lewandowskiego, który też dostrzegły razem, też zawsze ramię w ramię stał przy Was, a. To przy okazji Roberta Lewandowskiego on zdążył pogratulować na przykład? Była jakaś taka okazja, że jak się dowiedział, że dostałeś nagrodę, to, to jakiś SMS zabrzęczał? Nie, nie, nie. Na Instagramie tam gratulacje także od Roberta były, jeszcze tam wiadomości, żadnych SMS-ów nie było, także mam nadzieję, że się uda kiedyś z Robertem spotkać, po prostu o tym porozmawiać. Bo on myślę, że może trochę zazdrościć, bo to jest jak z kapitanem Subasą, że każdy marzył, żeby strzelić takiego gola. Tobie się udało właśnie rodem z jakichś komiksów, z rodem z jakichś filmów animowanych, ale też pamiętam, jak Robert kiedyś strzelił taką przewrotkę, to było chyba mecz z Dynamem Kijów na takim zaśnieżonym boisku pomarańczowa piłka. Natomiast y, ja pamiętam jak on się cieszył jak dziecko, bo każdy marzy, żeby zdobyć bramkę przewrotką, marzyłeś o czymś takim. No myślę, że gdzieś tam każdy marzy zna żeby strzelać ładne bramki. E, Lubiłem to, pamiętam od dzieciaka robiłem to, gdzieś e, zawsze byłem bramkarzem i po prostu łatwo mi to przychodzi. E, takie coś. I... A czemu? Nie wiem, po prostu lubię to robić. A Lubisz... skoczność? Czy no coś? tak, no bardziej skoczność, chyba gibkość ciała, po prostu wiem jak upaść. E, po prostu nie mam z tym problemu i dla mnie z każdej piłki mogę coś zrobić. I ty już wtedy wiedziałeś, jak to zatrzepotało w siatce, e że. Kurczę, to zmieni moje życie? Nie, nie, może nie myślałem, że zmieni moje życie, po prostu ja w tamtej chwili byłem dumny, bo pamiętam jak wchodziłem na futbolu, powiedziałem, że strzelę piękną bramkę i zrobię coś dla futbolu. no i strzeliłem tą piękną, bram piękną bramkę, wróciłem się w stronę kibiców i tak sobie myślę, no, i zrobiłem to. Coś nie? z tym zrobić, a jak wyglądała e... procedura, żeby to zostało zauważo zauważone globalnie? Ogólnie, no wiadomo, futbol gdzieś ruszył, rzucił to tam, wiadomo, w te nasze social media i, i to tak zaczęło szybko przez Twitter i to wszystko tak się kręcić, że na drugi dzień chyba największe stacje telewizyjne... Podłapały. Tak, tak, i poprosiły, czy mogą ten film udostępniać u siebie. No i po prostu w ciągu paru dni ta bramka stała się wiralem takim internetowym. No, i gdzieś tam FIFA i UEFA to podłapały, i, i poszło. A jeśli chodzi o to, żeby właśnie być w tej trójce, wy musieliście to zgłosić jako, nie wiem, bramka do m, tych takich jakichś preselekcji wstępnych, czy jakby tym już się zajmowała całkowicie FIFA? Tak, tam już się do tej trójki, to jeżeli chodzi, to już się FIFA zajmowało, to głosowanie było także e, w głosowanie było tak, że pamiętam, że z ilości głosów ogólnej. Byłem drugi, Richardson był pierwszy, a trzeci Pajet. Tylko, że po policzeniu tych głosów 1, 2, 3 miejsca, które ludzie oddawali, to dostałem 8 punktów. Pajet 9, a chyba 14 czy 13 dostał Richardson. Już miał dużą przewagę na samym starcie, ale już tutaj wybór komisji FIFA, trenerów chyba tam i, i kapitanów reprezentacji. No to ja już tam miałem najwięcej punktów, Richardson dostał ich najmniej, Paet dostał też ciutkę mniej, także dlatego ja wygrałem, Pajet był drugi i trzeci Richardson. Pamiętam jak rozmawialiśmy przed galą, to mówiłeś, że chodzisz po korytarzach, że tak już w tobie jakby sama perspektywa tego, że zaraz będziesz tam na miejscu budziła w tobie gigantyczne emocje, a jak było na miejscu? No tam, no, jak, ci, jak przed samą galą to mnie mocno gdzieś tam zaczęło to ruszać, no wiadomo, zacząłem się stresować, no bo to jednak wielka gala, wielkie gwiazdy, tyle ludzi no Pamiętam że piątek, przyjechałem na zgrupowanie przed wylotem, e, tak, tak, no to o tyle fajnie miałem, że jednak chłopacy zabrali ze mnie trochę tego stresu. Pożartowali, no, tak, mówili, że a, nie wygrasz. tak? Niektórzy wiadomo, twierdzili, że wygram, niektórzy wiadomo, że to no, trzy fajnie, ale ten. Ale już w niedzielę znowu, jak już ruszyłem w stronę lotniska, po prostu ten stresik tam mocno gdzieś zaczął być widoczny. Ja samej gali też e, byłem zestresowany, może aż nie aż tak, jeżeli chodzi gdzieś tam chodziłem po hotelach czy coś, to nie, ale bardziej przez barierę językową, nie, bo jednak angielski tu, ja tam nigdy nie, nie sądziłem, żeby się uczyć angielskiego, mówię, po co mi angielski, nigdy nie wiedziałem, że taką przygodę będę miał. A teraz już, mocniej... A teraz już muszę jednak zacząć Nadrabiasz. się uczyć, e, tak i po prostu, no to mnie bardziej gdzieś tam stresowało, nie, ale gdzieś jak już mm, doszło do tego... E, jak pojechaliśmy na tą galę, no to pamiętam nawet jak już wchodziliśmy na ten zielony dywa, ten dywan i Justyna z Fify, ona była naszym opiekunem też i mówi do mnie, że my sobie tak powoli przeszedł po tym dywaniku, gdzieś tam zdjęcia, ten, to ja pamiętam jak lapę na dół i... Gina, szybko przeleciałem. W ogóle nie stanąłeś? W jednym miejscu dla TVP Sport i po prostu szłem taki, no, ze stresu chyba tego, nie? Na, wiesz, Następnym razem to już ta, jak na ceremonii Oscara będziesz. Tak, i Gino stał akurat na końcu uh, tego, udzielał wywiadu, zobaczył mnie kantym okiem, przerwał wywiad, podszedł, przywitał się ze mną i no i poszedł do góry. I tam też, wiesz, e, poczęstunki, tam lampka szampana e, i tam, wiesz, to wziąłem tego szampana z Eweliną i my siedzieliśmy i taki, siedziałem, wiesz, te gwiazdy wszystkie chodziły. E, pamiętam e, Richardson, jak wszedł, to taki... E, po Richardsonie było widać e, tak, taką, e, nie wiem, pewność siebie. E, chyba myślę, że wygra gdzieś tą nagrodę, bo e, chyba najbardziej z nich, e, najmniej ja to, a założyłem... A to był twój tak, typ, taki po, jakby po swojego? nie dla mnie był a, e, Tak, no e, Richardson się tak troszkę zachowywał... Pysznie? No taki gwiazda. No nie... Inni zawodnicy nie dali uczuć, odczuć od siebie takiego e, zachowania jak Richardson, nie? Bo także wyprostowany, no, powolutku, taki dumny, że ten no, ale no jednak po werdykcie. Uścisnął nie, dłoń on, pogratulował? O, po, już nie, bo już od poszedł, nie? On, y, po, jak wywołali mnie, to wyszedł z gali nie? Jako jedyny, także. Może i się nie pogodził, tak. no może i że przeżył. No bramka też wiadomo ładna mistrzostwa świata, nie. No ale no, nie oszukujmy się, no, nie te nagrody FIFA nie są tylko dla zawodników mistrzostw świata, bo tak to by wyglądało tak naprawdę. Yy, też tam jestem troszkę zniesmaczony ogólnie tymi nagrodami, co niektórymi, ale mm, no, jest jak jest. A powiedz mi, teraz już jest tak, że nie musisz wyciągać takiej wizytówki, żeby powiedzieć Marcin, Oleksy, tutaj zawodnikam futbolu, że już ta rozpozna, rozpoznawalność w tym świecie futbolu bardzo jakby się zmieniła przez y, samą galę, a później zwycięstwo w tym plebiscycie? Oczywiście, że tak. W tych miejscach, gdzie tam często bywam, to takie jest. Już po prostu gdzieś nie muszę pokazywać, tak w hotelu, czy gdzieś nie muszę już pokazywać do każdy wie tutaj gdzieś tam w Poznaniu kim jestem, także wszyscy się cieszą z tego. Taksówkarze nie biorą nigdy płatności, jak już jeździsz nie, po nie, 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 ciężko, nie, że taksówkami, że zawsze swoim, staram się swoim jeździć. A za obiad, za, za obiad trzeba płacić? Czy, czy, nie, czy nie, płacę, płacę, jak miał nawet nie płacić, to myślę, że bym zapłacił, także, ale w nowotelu też oczywiście, jak mnie przywitali, to dostałem taki duży voucher, także na wykorzystanie w tym fotelu, także, no miło, miłych parę rzeczy mnie spotkało. A co najbardziej zapamiętałeś, czy to, że jest, wiesz ta śmietanka, creme de la creme, kogoś nie mogłeś się doczekać na przykład w trakcie, żeby chociaż spojrzeć, nawet nie tyle zagadać właśnie, czy zbić piątkę, ale żeby na przykład popatrzeć, jak wygląda. Jakie ty masz obrazki takie, które teraz sobie przypominasz? Wiesz co? Ciężko mi powiedzieć, co ja sobie tam wyobrażałem, kogo chciałem zobaczyć. Ogólnie chciałem tam być i zobaczyć każdego, kto będzie. E, najbardziej, co mnie gdzieś tam mocno zaciekawiło i znaczy zaciekawiło, co mnie no, bardzo gdzieś tam podniosło, to był moment, w którym pokazywali bramki, każdy 11 nominowanych i taka, wiesz, przez te ileś bramek pokazanych, już taka cisza, przyszło do Kiliana bramki oklaski. Później znowu tam jakieś bramki, cisza i moja bramka i po prostu cała sala, gdzieś tam głośne, owacje i no po prostu taki czułem się, że przez nich doceniony. doceniony i taki szacunek poczułem do, do swojej osoby. I to był taki moment dla mnie na tej gali, który gdzieś tam. No, po prostu wiedziałem, że jestem tam i zasługuję na to. A ktoś największe wrażenie na tobie zrobił? Myślę, że Roberto Carlos, jego zachowanie, bo gdzieś tam od razu chyba poznał mnie w ogóle, jak tylko przyjechałem do hotelu. Pierwsze spotkanie to w tym biznesklubie, tam można było sobie zjeść kawę, wypić, posiedzieć. No to od razu gdzieś tam, jak przychodził, no to od razu się zaczął uśmiechać, chyba wiedział, kim jestem. Wiadomo, było na początku podejść, wstać, od razu się gdzieś tam witować. Te zdjęcia robić, ale przyszedł moment, w którym gdzieś tam podeszliśmy do siebie, zaczęliśmy tam chwilę parę słów powiedzieć, zrobiliśmy parę fotek, no i pogali. Jego zachowanie też było oczywiście fajne, bo przyszedł, od razu mi pogratulował sam, także taki zawodnik, który gdzieś tam najbardziej mi wpadł tam do boko, że którego poczułem też taki duży szacunek. A tym bardziej, że tych herogali kilka wkręcił. On no też tak, potrafił tak. Piękne gole Pewnie, że tak. No, ale ogólnie powiem ci, że dużo zawodników takich było sympatycznych i w ogóle sam Dziany też mega zachowanie pogali, Także czułem się tam dobrze. Bo ty byłeś bramkarzem czwartoligowym. Tak. Ale Zdobyłeś bramkę wam futbolu, jako kto napastnik? Bo tak skąd w ogóle ta zmiana? Czemu jak po tych kilku latach od wypadku nie zacząłeś potem stać na bramce? Ogólnie e, wszystko przez to, że gdzieś tam mam futbol, e, jednak musiałbym nie mieć ręki, żeby gdzieś tam być bramkarzem. Ale pamiętam, zawsze też lubiłem być napastnikiem. I to może dlatego gdzieś ta pozycja napastnika u mnie gdzieś tu w klubie. Bo gdzieś pamiętam, jak ja grałem jeszcze byłem bramkarzem to na podwórku, albo gdzieś jak kopaliśmy na treningach, to starałem się też w polu trochę pograć. Lubiłem strzelać bramki. No a w kadrze pomysł był na początku na obrońcę. Gdzieś tam mocno byłem klarowany żeby obrońcom i w kadrze trenowałem jako obrońca, a w warcie grałem jako napastnik. No i gdzieś tu musiałem też połączyć. Na dzień dzisiejszy jestem znowu napastnikiem reprezentacji Polski, także troszkę się to zmienia. Ale to też nie jest tak, że twój powrót do futbolu od razu dał Ci przepustkę do reprezentacji Polski, bo chyba dwa lata czekałeś, tak? Na powołanie? Nawet można powiedzieć, że nie, bo jak przyszłem do Wam futbolu końcówkę 2019 roku, no można tak powiedzieć, a w 20... troszkę mniej w każdym razie. No a w 21 roku w listopadzie byłem na pierwszym zgrupowaniu a 20, w 20 roku w moim pierwszym sezonie to pi i to w pierwszym meczu od razu strzeliłem gola debiutanckiego. Nie pamiętam nawet w której minucie, ale dosyć szybko, a po 15 złamałem nogę, także... sporto no, zdrowie. Sport to zdrowie, ale no taka była moja radość, tego wszystkiego, gdzieś tam to wejście wam futbol. Pamiętam te pierwsze momenty w mojej szatni, gdzieś te zachowanie, no po, po prostu poczułem się taki, no, taki szczęśliwy, że wracam do sportu, wracam do kolegów, znowu mam nowych przyjaciół i no, po prostu mega uczucie. I pamiętam jak złamałem tą nogę, to mówię, muszę tu wrócić jak najszybciej. 6 albo 7 tygodni, jak byłem już na treningu. Także. Bo, bo ten wypadek, który zmienił Twoje życie. Teraz też ja, odsłuchując jakieś rozmowy z Tobą, ty mówisz, że Ty nie zauważasz czasami, że nie masz, prawda, nogi jednej, że żyjesz tak, jakbyś po prostu całe życie tak funkcjonował. Ale 13 lat temu wypadek. I ile ty musiałeś poczekać na to, żeby znowu wrócić do sportu, żeby się przełamać, że jezam futbol, że jest możliwość, żeby nadal realizować swoją pasję, która jest częścią życia? Oczywiście Łącząc to z pracą. Utrzymywaniem też rodziny, ale kiedy minął ten taki czas, że mówisz, nie obrażam się, wracam. Nie wiem, ciężko powiedzieć. To było takie, wiesz, ja przez dwa lata po wypadku siedziałem na wózku. Gdzieś tam miałem problemy mocne z prawą nogą. W trakcie wypadku Ewelina była w ciąży, także oczekowaliśmy na przyjście syna na świat no i człowiek wtedy też nie miał takich myśli, żeby gdzieś tam wracać, grać w piłkę i dalej, nie wiem, świrować, tylko trzeba było gdzieś tam szybko zdrowieć i wrócić do pracy, gdzieś tam zacząć pracować, utrzymywać rodzinę, było to ciężki etap. W moim życiu chyba najcięższy przez te dwa lata, bo jednak gdzieś tam tutaj Ewelina musiała tak jakby wziąć na swoje barki wszystko, gdzie powinienem ja to robić, a nie mogłem, ale myślę, że ten okres ten gdzieś dosyć szybko minął i można powiedzieć podniosłem się dosyć szybko, też dzięki nim naprawdę, czy Ewelinie, czy Tomkowi, także dzięki nim się podniosłem. Ale w tamtym momencie tak nie myślałem ogólnie o piłce, nie. Wiadomo, cały czas przychodziło mi tylko do głowy to, że mam syna i gdzieś tam zawsze myślałem, że no, chciałem z nim zagrać jako pierwszy w piłkę, nie. No udało się? Udało się. Udało się to właśnie w, w 2019 rok, właśnie latem. Pamiętam, zadzwoniłem do kolegi, czy nam otworzy Orlika. Widzieliśmy piłkę, pojechaliśmy, pograliśmy w piłkę, trochę pokopaliśmy i tak sobie mówię na tym boisku, no, kurczę, no... Trzeba coś szukać, trzeba wracać, no jednak ja to, ja to lubię, no to, to jest po prostu gdzieś tam moja droga. Poczułeś No tak, no, gdzieś to jest moja droga, no i zacząłem właśnie e, trenować dzieci w Akademii Dziesiątka, to jest, to jest teraz Akademia Czarnych Ludno, e, to bramkarzy młodych, no i tam na tej e, trener, który gdzieś też te, trenował grupy młodzieżowe, poznał trenera z Polkowic, i ten trener zaprosił mnie na trening do Polkowic, A ja pojechałem wtedy do Polkowic, odbyłem taki trening, nas było chyba wtedy ze trzech, czterech, próbowali na nowo założyć całą tą szkółkę, ale no nie udało się i... Pojechałem do Poznania i dopiero w Poznaniu znalazłem klub Warte Poznań. Skontaktowałem się z Darkiem, z trenerem warty Poznań, i od tamtej pory jestem w Poznaniu. Ale tym pierwszym bodźcem to była ta gra w piłkę z moim synem. Gdyby nie, on nie byłoby tej nagrody? No, myślę, że tak. Myślę, że tak, bo to w ogóle by się nie zaczęło. A powiedz jeszcze tak króciutko o tym wypadku: chciałem zapytać, jak psychicznie długo trwało takie, wiesz, podejście, dlaczego mi to się musiało przydarzyć. Z jednej strony też oczywiście syn w drodze i też to na pewno pomogło w dużym stopniu, żeby się wziąć w garść, ale to, że oni Potraktowaliście to? Też opisywałeś to, że jakaś szyderka w szpitalu, że żeby się nie łamać, żeby to z uśmiechem przetrawić, to wsparcie rodziny, na ile sprawiło, że takich momentów granicznych, depresyjnych udało się uniknąć? Czy nie udało się ich w jakimś stopniu? Myślę, że chyba ta moja cała rodzina i, i Ewelina, i dalsza moja rodzina, kuzynostwo, moi rodzice, ciotki, myślę, że to. To jest ich wspólna zasługa, bo jesteśmy rodziną, która gdzieś lubi się śmiać, lubi żarty i zaczęliśmy po prostu z takim żartować. I ja po prostu gdzieś to sobie mocno też obracałem w żart i myślę, że chyba ta szyderka, to wszystko pozwoliło mi po prostu stwierdzić, ja tylko nie mam nogi i mogę. Żyję. Żyję, żyję. Najważniejsze to właśnie było, że żyję i myślę, że okresu depresyjnego tak naprawdę chyba nie miałem. Wiadomo, no były moment, w którym tam gdzieś sobie siadłem i powiedziałem, a czy dlaczego akurat to ja. No ale chyba myślę, że każdy z nas by zadał sobie to pytanie, dlaczego akurat my? Dzisiaj na przykład ja sobie, dzisiaj akurat wiem, dlaczego to ja nie, to no odpowiedź po prostu dostałem po. W dłuższym czasie, tak? Po, można Początek powiedzieć, drugiego życia. W 12 latach dostałem odpowiedź, dlaczego akurat to ja byłem tą osobą, która tam musiała być. Ale myślę, że tutaj to moja rodzina nie pozwoliła na to, żebym był w stanie depresyjnym, czy miał problemy, wiadomo, psychiczne, czy po prostu gdzieś tam odleciał z tym wszystkim. nie? syn chce być piłkarzem? Wiesz co, to różnie z nim bywa. Raz chce być, raz nie chce być, lubi grać w piłkę. Ostatnio gdzieś tam, wiadomo, on jest teraz w takim wieku, że też by kolegami trochę posiedział. A dziewczyny też że... Jeszcze może nie dziewczyna, ale gdzieś tutaj, wiesz, koledzy. I ostatnio mówię do niego, ten, dawaj jedziemy na trening, bo ostatnimi czasy nie mogłem z nim pojechać na trening. Tam Ewelina jeździła i no, mówię, w końcu muszę go zabrać, pojechać z nim, popatrzeć jak grali. Wydawa, jedziemy na trening. A po co ja mam jechać na trening? Ja się tam nic nie uczę, przecież ja tutaj z chłopakami też gram, też się nauczę, nie? I takie już widzę, zaczyna świrować, nie? Ale, ale myślę, że wiesz, no wybierze swoją drogę, nie? No gdzieś tam próbował na żużlu, był tam yy, na paru treningach żużla, też tam się ładnie wywrócił, także gdzieś, ale myślę, że przyjdzie czas, że sam zdecyduje. Ja pamiętam moment, w którym gdzieś sam zrozumiałem. Ee, że nie wolno nikogo pchać na siłę do czegoś, bo i nawet y pamiętam, wiesz, jak jechałem na terenie, całe życie w piłkę grałem i na przykład schodził z boiska ja, czemu tak nie zrobiłeś, czemu tak nie zrobiłeś, czemu tak nie kopnęłeś piłki i on tam gdzieś, wiesz, siedział, Prustrowa siedział, się. siedział, tak i, i myślę, że akurat ten taki przyszedł moment, w którym gdzieś tam słabiej zaczął grać i ja chyba zrozumiałem wtedy, że e, to była moja wina, e, że niepotrzebnie go gdzieś tam próbowałem dociskać i pamiętam, przestałem go dociskać i nie pytałem, znaczy, no wiadomo, pytałem jak trening, ale po prostu tam nie żadnych pretensji do niego nie miał, to co zrobił, to co zrobił. I to zaczęło znowu fajnie przynosić taką u niego pozytywną grę. I, a to się zmieniło przed tym, jak ja zobaczyłem spot reklamowy. Gdzieś tam był taki w telewizji, że jak rodzice gdzieś tam za kratek krzyczą mnie, a podaj czemu tak mi podałeś? Nie ja jest tak myślę. Czy ja raczej, jestem kur, takim rodzicem? Czy, czy ja jestem takim rodzicem? Nie, I Wiesz, nawet świadom tego nie byłem, że, że to tak to robiłem, jest. nie? No ale wiadomo, to to jest takie, przez to chyba, że jednak gdzieś grał w piłkę i no, i wiesz, widzisz, że tak powinien zrobić, to tu tam gdzieś próbujesz powiedzieć, żeby to zrobił, ale już dzisiaj wiem, że nie mogę tak robić, i, i zachęcam rodziców, żeby po prostu pozwolili dzieciom się bawić piłką, bo e, one same zdecydują, co chcą robić. Masz jeszcze marzenia zawodnicze? E czy marzenia mam? Wiesz, marzyć nie marzyłem o pięknej bramce zrobiła się. Mam nadzieję, że wykonamy jako amfutbol, jako reprezentacji amfutbolu wszyscy zawodnicy, nawet czy to będą zawodnicy w klubach, wykonamy taką robotę, że przywieziemy dla kraju dużo medali, także to jest najważniejsze z Mistrzostw świata czy mistrzostwa Europy. Także myślę, że w tym momencie to jest ważne dla nas. I jeszcze Marcin trzeba powiedzieć, że mimo tego wszystkiego, co się wydarzyło, od pięknego, prawda? Bo to jest piękny sen pewnie, gdybym miał cię teraz z niego wybudzić, to pewnie byś nie chciał, niech on trwa dalej, <laughs> ale też nie rezygnujesz z pracy na koparce. Dlaczego? No wiesz, to jest tak naprawdę. Cały, ja całe życie wiesz, całe życie gdzieś byłem e, aktywny, czyli gdzieś praca, to, znajomi w pracy, no bo to. Tak naprawdę, jak wchodzisz w dorosłe życie i zaczynasz być, nie, zacząć pracować, masz rodzinę, to tych kolegów masz tylko przeważnie w pracy, bo te znajomości, które gdzieś tam miałeś wcześniej, no to one się urywają, każdy ma swoją rodzinę i po prostu wiesz, człowiekowi brakuje takich rzeczy, nie? No i, i teraz, nawet w takim szumie medialnym, to dalej ich nie będę miał, także ja stracę następnych, bo nie będę w pracy. Także myślę, że to mi pozwala czuć się sobą, jeżeli będę w pracy. Mam nadzieję, że mi się uda to wszystko gdzieś tam pogodzić, bo wiadomo, no tych troszkę wokół mojej osoby się dzieje, jest parę pomysłów na to wszystko, gdzieś tam jakichś eventów, takich rzeczy, ale myślę, że pogodzę to trochę eventów, trochę pracy, chciałbym wszystkiego po trochę, trochę rodziny, trochę, mówię, pracy, także uwielbiam na świeżym powietrzu popracować, pośmiać się, także tam jest też szyderka, jest szyderka w piłce, także czego tu chcesz więcej? Marcin Aleksy, nie będę już przedstawiał, ale tylko przypomnę oczywiście, że ambasadorem futbolu i oczywiście zdobywca bramki roku, nagroda Puszkasza. Dziękuję Marcin za to spotkanie i mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia. Ja również dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia.